Siema, z tym to wygra 195 odcinek sezonu 6. Nie wiem, jakiś tam youtuber chyba nagrał odcinek. Czemu nie w 5 wodów czy 4 wody, dlaczego nie warto kupić PS5? To jest decyzja kogoś, kto nie chce kupić, że tam powiem już dyskusyjniejsza. Każda z gra będzie ważyła dużo, powiedzmy, nie wiem ile to jest, typu 67 czy 70 gigo około. No ale ja zrobiłem jedną rzecz na Xboxie, nie wiem jak jest na PS5, ale jeśli ja mam gry, jedną grę mam na Xboxa Series X, typu przesuwam, że nie przeinstaluję jej, to ją mam na Xboxie, głównie na dysku, na dysku w tym budowanym. Ale jeśli mam gry na Xbox One, które tak mi się odpalą przez dysk zewnętrzny, to zainstalowałem obudowę, a przynajmniej wystawiam w większy dysk SSD większy, będę miał na USB gry, które będę grał, potem je nagrywał, ale będę miał na tym. Czyli zaoszczędzę miejsce de facto na gry, które są przystosowane bardziej pod Xbox Series X, ale czy każdy będzie się teraz kłócił, że Xbox jest słaby, bardzo słaby, tylko PS5. Może i tak. Mówią, że niby Xbox się pali. Niektórzy to może nie. Fairne sztuki zawsze się trafiają, nie powiem, że nie, ale jeżeli kurna od Xbox się czasami dałem, a czasami w PS5 z tym jest, że to jest takie czułe, powiedzmy, to no to ten czułe, bardziej takie, że się psuje czasami, no to po jednej i każdej stronie jest coś, co się psuje często, więc kurna tam to było przedpremierowo, to tam rozumiem, lub w trakcie premiery tak mocno, więc to były pierwsze sztuki, to było produkowane trochę szybko, ale żeby serio się kłócić tylko o to, że Xboxem, tak, powiem tak, gram na PS4, jakoś mi PS4 no nie podchodzi pode mnie, po prostu jakoś nie wyczuwam jej, żeby po prostu na niej grać, a niektórzy już mówią, bla 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 bla, że Xbox jeszcze jest gorszy. Teraz kiedy wyszła najnowsza generacja, to kto co chce kupić, jakby czy Xboxa, to takie same mają, że osiągi w niektórych grach, więc serio, chcecie tylko o to się kłócić niektórzy, że Xbox jest najgorszy? Nie wiem. Rozumiem, że niektóre osoby właśnie lubią Xboxa, albo tego PS5, PS4, no to ja powiedzmy lubię bardziej Xboxa, bo mamy taki, jest mały i akurat się mieści na moje biurko, gdzie ja muszę mieć peryferia, klawiatura, to wszystko tam pod tym takiej półce, którą mam powieszone monitory, tu mam tutaj Behringera, router to wyżej na tej półce stoi, ale mam powiedzmy taką lampę, którą odkręciłem, no to tutaj mam po prostu tego sudboxa. Co jeszcze można powiedzieć, mam ten, który nie korzystam teraz, nie ogląda telewizji coś w tym stylu, to mam to. Na razie nie oglądam telewizji i tak dalej, no to nie używam tego. Ale w jakimś stopniu też będę może używać, bo miałem telewizor gdzieś tutaj zawieszony, gdzieś zamiast tego obrazu tutaj mojego. Też tam powieszę obraz i pozbawię się lampy, jak ktoś by widział. Już lampa stoi za tym monitorem Samsungiem. Tam będzie stała, bo w sumie jak ten setbox mi bardziej robi wszystko niż ta lampa, to tam w sumie jest lepiej. Zamiast dojść do domu, robię jak farm trochę. Może to było kopy trochę, ale powinno zająć się domem niż... Nie, no zaraz pójdę ten, dobra, idę budować, kurna. Nie wiem czemu nie idę budować domu, tylko robię to tutaj akwarium. Akwarium później, pierwszy dom idzie, halo. Nie wiem, ale seriously. Te osoby mają, że nie starcza dysk i tak dalej. No dysk trochę kosztuje do Xboxa, jeszcze te gry też dużo ważą. No wystarczy minimalnie pomyśleć o tym. Może i trochę dłużej mieć się odwał gry, ale takie jak gry na Xbox One, to lepiej nieść na dysk zewnętrzny, żeby dysk zewnętrzny były te gry bardziej. Żeby z tych gier kosztować na zewnętrznym dysku, a jak masz takie gry jakie gdzie tylko są na Xbox Series, no to masz więcej pamięci na gry, które są bardziej przystosowane pod tego Xboxa Series X, gdzie nie przeinstalujesz gier i tak dalej, no to
wtedy rozumiem, że może kogoś pamięć, ale takie gry jak Forza Horizon czy coś w tym stylu, gdzie one na dysku pójdą. To trochę zainstalowałem, bo mam mały dysk, to tam 240 jest mało, SSD-ka. Może jakieś 1,5 TB, chociaż o terabajcie będziemy myśleć. W tą stronę. Ale jeszcze się osób, że podobić deluxe te, i takie tam. Szczerze, teraz patrząc na to, takie gry jak Assassin, winne to tak naprawdę wszędzie prawie wychodzą, jak Cyberpunk. Teraz gry nie będą prawie, że deluxe, czy na jakąś platformę tylko, bo teraz mamy XXI wiek, to tak naprawdę to jest tak naprawdę, nie wiem czy tak wszystkie firmy, ale tak większość firm będzie teraz produkowana na trzy platformy: Xbox, PlayStation i PC. I ostatecznie jeszcze Nintendo, ale Nintendo tak, ona jest przenośną grą, więc od Nintendo to będzie ciężko, od czegoś tam, to tak jest jakby laptop. Taki laptop mały albo ten albo tablet taki. To jest taki Nintendo trochę zawsze. Ale seriously, żeby się kłócić tylko o to, że dla niektórych jest może PlayStation, może dla niektórych jest Xbox. Mi jakoś PlayStation 4 nie wpadła. Nie wiem jak piątka. Myślę, że jak miałbym myśleć, to jakbym sam mieszkał, sam bym zarabiał. Tak bym ten, no to wtedy mógłbym się, jakbym sam zarabiał, by nowe konsole wyszły, to bym mógł pomyśleć, że dużo pieniędzy bym zarabiał, nie wiem, to tyle bym zarabiał, to bym mógł pomyśleć, że dwie konsole kupić, czyli PlayStation i Microsoftu. To bym sprawdzał wtedy taką czystą energię, tam jak powiedzmy, mam drugi kanał, nie wiem czy tak będę teraz często nagrywał, jak teraz na ten kanał bardziej nagrywam. Ten kanał mam pendrive, to może później usiądę i zmontuję lub wsadzę na YouTube'a, no to patrząc na to, to kłócić się o tą jedną rzecz, serio, że dla kogoś jest Xbox, a dla kogoś innego jestem. Teraz tak naprawdę Xbox i PlayStation 5 prawie tyle samo kosztują, jeśli były premiera i nikt nie wykupywał je na ilości tak naprawdę, bo o te niecałe 2 teraflopy się różnią i tak dalej. I ktoś mówi, że jak to tak powiedzieć, że tak, nie wiem czy jakiś tam, jakiś jego widz, coś w tym, czy hejter, powiedział, że za 2000 by zbudował mocniejszy komputer i ray tracing. Jak sama karta, teraz na dzisiejsze czasy kosztuje 3000. Nie wiem jak RTX 2060, ale sama karta, bo 160, 3000. Powiedziawszy, może porównuję troszkę mocną kartę, ale ona sama kosztuje powiedzmy 3000, jakbym powiedział 2600, czy nie wiem czy 2600 jest dostępna gdzieś, ona jest, chyba też by przydała się i nie ma jej, no to seriously, żeby, nawet mogę sprawdzić jak 1060, no zobaczymy czy gdzieś jest do kupienia jeszcze czy nie, bo coś czuję, że jej już nigdzie nie kupię tak naprawdę, więc zobaczymy, czy jeszcze jakoś jako taką istnieje. Nigdzie nie jest dostępna RTX 2060. Patrzeć na to, że jestem daleko od tej. A że moja karta graficzna, którą mam teraz przez chwilę, GTX 1050 Gaming X, to nawet ona zdrżała. Seriously. Kiedyś tutaj 700 zł kosztowała i tak dalej, a tutaj gdzie nie popatrzysz, no to ona kosztuje 1000 zł, 999 zł. Tak ona zdrożała. To można powiedzieć, że dużo osób takich bitcoinowych, to oni tylko ją marnują troszeczkę, bo dobra, ich praca, ale kurna, seriously. Ja tutaj tak szkucznie, żeby tak mocno zużywać tą kartę graficzną w stosunku do tego, że niektórzy powiedzmy, ja trochę potrzebuję sobie zmienić coś w systemie i tak dalej, no to jest kosztowne mocno teraz. Będzie mi się wyglądało tak z tym szkłem, ten długi korytarz. To teraz patrzę na to, że karta nie jest tania. Teraz
jeśli zmienię tą obudowę i później będę musiał o podstorze, to po prostu też już doszło 30 zł wszędzie. Tak naprawdę, no to teraz w sumie, jeśli będę chciał powiedzmy się jakąś grafiką bardziej pobawić w tym stylu, żeby ją sobie bardziej ulepszyć lub ulepszyć komputer mocno, no to oj, nie tym razem będzie zaraz, bo okaże się, że za grafikę zamiast 1200, 1600 po 3000. I teraz same, powiem tak, nigdzie teraz nie mogę znaleźć GTX-a mojego, szczerze, mojego GTX, ale taki GTX 1660 nie ma nigdzie. 1060 super, 660 super, nigdzie ich nie ma. To jest tylko te RTX 3000 są. Więc to wszystko poszybowało w górę cenowo i wydajnościowo, że no teraz to wszystko nie kosztuje jakieś grosze, tylko to kosztują teraz porządne pieniądze tak naprawdę. Zakupienie sobie porządnej grafiki tak naprawdę, więc kurno, to jest takie trochę dziwne, że teraz za grafikę, która była gdzieś warta, nie wiem, moja kiedyś była warta ile? Tam za 500 zł, co chyba najtaniej kupowałem z tatą, to teraz za taką, to wydanie 1000 zł. To jak to tak podrożało? Dwukrotnie, jak nie trzykrotnie tak naprawdę. No dwukrotnie powiedziawszy, no to seriously, że kłócić się o tą jedną rzecz, że czy Xbox czy PS5, że ten, no to tu nie ma sensu, jak one są prawie na jednym jednoczesnym poziomie wydajności. Tylko że ktoś lubi Sony, a ktoś lubi Microsoft, szczerze. No to mówię, to Microsoft wypuszczył tą konsolę troszeczkę tak, żeby mieć gdzieś dodatkowy zarobek. Oni, szczerze, tak są jak chyba wygrywają, bo jak sprzedają Windowsa i tak dalej, to oni tak na tym też zarabiają, więc... Więc seriously, to takie jest... Dziwnych... Dobra, jeżeli ktoś lubi tego tego Sonek, no to dobra. Możecie lubić. Ja po prostu mam konsolę, którą od Microsoftu miałem przez ile? 4 lata. No to... Tak, z rodzicem mówiłem, że... Nie mogę, mam dość tej konsoli i tak dalej, tej mojej starej, bo nie mogę jej dobrze grać. A teraz patrzę, to mi rodzice otwierają mocną konsolę. Ja się dziękuję im, bo szczerze, mam konsolę, na której będę mógł grać. Ja sobie później powiedzmy kupował gry, jak będę musiał nagrywać lub coś w tym stylu, to jest takie fajne, że mam co nagrywać, ale tylko później po to się kłócić o to, że tylko konsola ta i ta. No ale seriously, no ja czasem tych ludzi nie rozumiem, że dobra, rozumiem, że niektórzy lubią sobie niektóre Microsofta konsole, kłócić się to o jedną tą rzecz, że tylko ta konsola i tak i żadna inna. Rozumiem, jakby różniło się jakaś wydajność 15%, 20% lub 30%. To tak rozumiem, ale kłócić się tak naprawdę, że konsola PS5 ma mniej trochę teraflopów, jak patrzyłem, ale śmieje mnie, że ludzie, niektórzy, że zbudują za 3000 lub za 2500 taką samą wydajność konsoli, to teraz po to, że ray tracing na 360, to trzeba wydać za kartę 3000 za samą kartę. To będzie cały Xbox albo PS5. Więc to jest takie klepanie bajt, gdzie teraz to wszystko zdrożało i to żadna strona nie stania. A nie mówię, że to i to tylko. No kurwa, no seriously. Rozumiem, że niektórzy lubią PS5 i tylko na niej się wychowali, ale tylko tak specjalnie mówić o tym, że tylko ta konsola? Really? Nie wiem, jeszcze pytałem się tematem. Zobaczymy, jakie się osoby odpalą na tym, że ty nie masz PS5, więc nie wiesz, co się dzieje. Więc to będzie śmieszne.
sumie. Może nie mam PS5, ale mam konsolę Xboxa. I ja się z tego cieszę i... I to tyle, więc szczerze. Jeśli tylko takie osoby, które mają tylko prezent konsolę, a nie mają drugiej konsoli. No nie mam drugiej konsoli, to powiem, ale one są tak naprawdę na takim samym poziomie, jak licząc teraz, no to kłóci się tylko o to, że Xbox to w ogóle nie konsola, no to to jest śmieszne w tej chwili. Po co tak robicie w sumie? No kurwa, no rozumiem, że niektórzy lubią PS5 na występ, ale jeżeli ja miałem przez 7, to takiego Xboxa 360, to to jest dla mnie Xbox Series X, to jest dla mnie takie, będę na tym trochę siedział, na tej konsoli i będę się z niej cieszył. Więc mówiąc tylko, że Xbox jest dla lamusów, to takie, zawsze tak mówiąc, nie wiem. Jeśli ja będę jeszcze z bez piątką, czy będę mógł chodzić sobie pograć, to sprawdzę. Tak samo, może są inaczej tylko czułość na sensywizm, coś w tym stylu, te wibracje i tak dalej, ale no dobra, wibracje wibracjami, ale dobra, to jest tylko pakiet naprawdę. A niektórzy od kładów chcą wyciągać, że halo, ma tak działać, bo inaczej z wami nie współpracuję lub coś w tym stylu, to takie trochę aha. No, będzie tak śmiesznie wyglądało, będzie takie drewno. Ja już chyba cały temat wygadałem w tym stylu. Bo to jest takie dziwne, że... Po prostu dziwne, że... Każdy ma własną konsolę, patrzę na to, i każdy się swoją konsolę może pochwalić w coś w tym stylu. Po prostu nie wiem. A jeszcze mnie to śmieszyło wcześniej, jak była konsola tego. Od KFC. Czyli śmiałem z niej. I to się śmieje, że niby w Cyberpunku być 240 FPS-ów. W 4K. Takie to mnie śmieszy, bo... jaka karta musi być? 390? A 380 może wyciągnęła, ale tak 390 może by wyciągnęła na ultra detalach. Czyli mówiąc szczerze, jak to bez ray tracingu 240, a z ray tracingu 60 FPS-ów w coś w tym stylu, to musi być 390, żeby ona tak jakby uruchomiła to wszystko takiej płynności, jaki KFC chce. To postęp, że ona kosztuje tak na oko 9-10 tysięcy, takie RTX, a nie mają to takiej konsoli, gdzie masz ogrzewać te pałki od KFC, te wszystkie jedzenia, więc coś, że coś takiego chyba nie wypali tak naprawdę, bo jak to jest takie możliwe? Jezu, przeszło, o nie. To takie oszukiwanie trochę osób, że mi taką konsolę mam wytrzymać, po to, że na taką konsolę to trzeba by wydać takie porządne pieniądze, mówiąc szczerze. Na taką konsolę. Jeszcze jedną w dół, później zakręcamy i tutaj wychodzimy stąd. Nie wiem, to jest dla mnie trochę dziwne, że niektórzy tylko mówią, że tylko ta konsola. Ja mam jedną konsolę, cieszę się z niej po prostu. Jeśli miałbym styczność z drugą konsolą, to bym sprawdził, jak ona jest wydajnościowa. Ale teraz patrzę, trochę one są na takim prawie poziomie, więc jeśli ktoś by się chciał tylko kłócić, że on lubi tylko PS5, to lub każdy, tak, każdy kupuje konsolę dla siebie, jaką on chce, a nie tylko dla widowni kupuje ją. Jeśli ja kupiłem Xbox Series X, bo mi się po prostu mieści, drugie dla mnie jest ładny, po prostu taki kwadratowy, ale wszędzie mogę znaleźć dla niego miejsce i on mi się po prostu, on podoba i powiedzmy, nie wiem, czy bym mógł posadzić tutaj PS5. Każdy zdanie jest podzielone, rozumiem to, ale ten, kto wybiera, to on się kieruje własnym zdaniem
a nie tylko publicznością. No tutaj, dobra, może z kartami to jest inaczej, ale really, żeby się tylko kierować wiadomo, że tylko PS5, tak naprawdę to powinni sami mówić, że tylko same Intel lub same AMD. To jest takie bez sensu troszeczkę, jak tak myślą. Nie wiem, czasami nie rozumiem osób, którzy tak myślą po prostu. A my co, widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, hej hej!